czyni finą futbolu amerykańskiego. O zwycięstwo rywalizować będą patrioci z Nowej Anglii z Atlantą Falcons. To wydarzenie nie tylko na skalę sportową. W przerwie meczu, który przed telewizorami zgromadzi w USA ponad 100 milionów widzów, wystąpi Lady Gaga. Zapowiada Lady ona Gaga? Wyjątkowy koncert ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Na kilka dni przed Super Bowl organizatorzy tego widowiska oficjalnie zaprzeczyli, że głównym aktorom spektaklu, i to nie tylko tym sportowym, zabronili w jakikolwiek sposób odnosić się do aktualnej sytuacji polityczno-społecznej w USA. Chodzi przede wszystkim o występ Lady Gagi w tak zwanym halftime show dla milionów Amerykanów, równie ważnym jak samo spotkanie. America's game welcomes an international superstar. 6 Grammys. 30 million albums sold worldwide. Władze NFL zaprzeczają, że zabroniły wokalistce prezentowania na scenie poglądów politycznych. Lady Gaga jest przeciwniczką Donalda Trumpa. Wielokrotnie go publicznie krytykowała. Już podczas przedmeczowej konferencji prasowej Gaga zapowiadała, że myślą przewodnią jej występu będzie kwestia równouprawnienia. Należy spodziewać się więc na scenie przedstawicieli różnych ras i kultur. Za koncert w przerwie Super Bowl artyści nie otrzymują żadnych pieniędzy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Sport. W studiu jest już Maciej Kawał. Polacy poza podium w dzisiejszym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. Konkursie skróconym do jednej serii z powodu zbyt silnego wiatru. Wygrał Austriak Stefan Kraft przed Niemcem Andreasem Wengerem, który ustanowił nowy rekord skoczni 238 metrów. Słoweńcem Jurijem Tepeszem. Szóste miejsce zajął Maciej Kot, ósme Piotr Żyła, a dziewiąte Kamil Stoch. Punktowali jeszcze Dawid Kubacki, 17 i Jan Ziobro, 27 miejsce. Chociaż nie było miejsca na podium, to był udany konkurs, ocenia Rafał Kot, były fizjoterapeuta kadry. Wypadli nasi zawodnicy super, mamy trzech w pierwszej dziesiątce i należy się z tego cieszyć. Ja tutaj tych wyników na skoczniach do lotów narciarskich bym nie przeceniał, one rządzą się swoimi prawami, a ułożyło się i tak bardzo dobrze dla naszego zespołu. Kamil Stoch jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a Polacy prowadzą w Pucharze Narodów. Następne konkursy w weekend w Sapporo. Chemik Policowy walczył drugi z rzędu, a szósty w historii Puchar Polski Siatkarek. W finale turnieju w Zielonej Górze Policzanki wygrały z Budowlanymi Łódź 3-0. A w siatkarskiej Pluslice dziś tylko jeden mecz. Przed chwilą zakończyło się spotkanie Resowi z Kuprumem Lubin. Resowia wygrała 3-2. Prowadzi w tabeli Zaksa Kędzierzyn-Koźle z 51 punktami. Resowia jest druga, 47 punktów. Polski Cukier Toruń znów liderem koszykarskiej ekstraklasy. Torunianie pokonali dziś mistrza Polski Stelmet Zielona Góra 81-69 i objęli prowadzenie. Oba zespoły mają bilans 15-4. W pozostałych dzisiejszych spotkaniach Rosa Radom wygrała z Treflem Sopot 79-73, a ZS Koszalin przegrał z Polfarmeksem Kutno 60-71, a Stal Ostrów pokonała Siarkę Tarnobrzeg 73-65. A w dzisiejszej audycji sportowej po godzinie 21:00 mówić będziemy o Super Bowl, finale NFL, czyli Ligi Futbolu Amerykańskiego. Zapraszam w imieniu Darka Matyi i swoim. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. 31 minut po godzinie 20. Przypomnijmy najważniejsze informacje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico. Do spotkania, które miało nieoficjalny charakter, doszło w Starym Smokowcu w słowackich Tatrach. W rozmowie uczestniczyli też wicemarszałkowie Sejmu z PiS Ryszard Terlecki i Joachim Brudziński, a także słowacki minister spraw zagranicznych Mirosław Lajczak. Pojutrze natomiast Jarosław Kaczyński ma się spotkać w Warszawie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Zaplanowana jest rozmowa kanclerz m.in. właśnie z prezesem PiS i premier Beatą Szydło. Decyzją sądu trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Chodzi o sprawę korupcji przy dostawach do pieca zasilanego biomasą w elektrowni Szczecin. Według śledczych zawartość docierających do elektrowni transportów nie była biomasą. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki były wypełnione odpowiednią technicznie biomasą. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na wielomilionowe szkody spółki Skarbu Państwa Polskiej Grupy Energetycznej.
Dekret imigracyjny Donalda Trumpa nadal nie obowiązuje. Sąd apelacyjny odrzucił wniosek amerykańskiego rządu o natychmiastowe anulowanie decyzji sędziego federalnego, który wstrzymał wykonanie rozporządzenia. Przypomnijmy, dekret Donalda Trumpa wstrzymuje na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Rząd Stanów Zjednoczonych podporządkował się tej decyzji. Na wniosek klubu radnych PiS jutro ma się odbyć specjalna sesja Rady Warszawy. Radni oczekują wyjaśnień w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Domagają się m.in. informacji prezydent Warszawy w sprawie audytu warszawskiej reprywatyzacji, wstrzymania procesów reprywatyzacyjnych oraz informacji o odpowiedzialności poszczególnych osób i jednostek. Prezydent stolicy zapowiedziała jednak, że ma zaplanowany urlop. W sesji Rady ma wziąć udział wiceprezydent Witold Pal. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. Jakub Kukla, witam raz jeszcze. Zapraszam na drugą część programu. Na początek przenosimy się do USA. Sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sędziego federalnego, który wstrzymał wykonanie rozporządzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, dekret Donalda Trumpa wstrzymuje na 120 dni program przyjmowania uchodźców oraz na 90 dni wszelką imigrację z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. W naszym studiu amerykanista Artur Wróblewski, uczelnia Mazarskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy prezydent Stanów Zjednoczonych, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poczuł, że nawet władza amerykańskiego prezydenta podlega pewnym ograniczeniom? W tej chwili zapewne tak poczuł. Dodać jeszcze należy, że ten słynny już dekret czy rozporządzenie wykonawcze z 27 stycznia bieżącego roku, jedno z pierwszych, które podpisał, a podpisał już 5 czy 6 tych dekretów inne to są memoranda prezydenckie, ale mają taką rangę jak dekrety prezydenckie, jest zatem płodny w tym aspekcie. Należy dodać, że on również zakazał bezterminowo wjazdu uchodźcom z Syrii. To jest taki trzeci aspekt tego słynnego rozporządzenia. Natomiast sprawa jest zawieszona. Nic nie zostało zadecydowane definitywnie. Pamiętajmy, że ten sędzia ze Seattle, czyli ze stanu Waszyngton, razem współdziałając w pewnym sensie z władzami Minnesoty, bo tam prokurator Minnesoty również chciał, tak jak prokurator stanu Waszyngton, którzy są z partii oczywiście demokratycznej, zaskarżyć to rozporządzenie, zawiesił jego obowiązywanie, ale do czasu, kiedy przyjrzy się sprawie. A zatem czekamy na wynik posiedzenia, prawdopodobnie w składzie 3 sędziów Sądu Federalnego Okręgowego z 9 okręgu. To jest w San Francisco. To jest bardzo ważny sąd okręgowy, 9 okręg, ponieważ tam bardzo wiele precedensów powstało, które obowiązują wciąż w Stanach Zjednoczonych i obowiązują, o ile ktoś nie zaskarży tych precedensów, do Sądu Najwyższego nie obali albo inny sąd, prawda, by inaczej zadecydował. I teraz jak sytuacja wygląda? Sąd stwierdził, że czekamy tak naprawdę na dokumenty czy wyjaśnienia, takie egzegezy tych wszystkich tutaj argumentów z jednej i z drugiej strony, czyli tych, którzy zaskarżają ten dekret i ze strony Departamentu Sprawiedliwości, jego prawnego biura, Legal Office, który reprezentuje Biały Dom, czyli prezydenta Trumpa w tym momencie. I ten sąd federalny, okręgowy, apelacyjny będzie czekał do 2:59 rano w poniedziałek czasu San Francisco oraz na dokumenty i uzasadnienie strony skarżącej ten dekret oraz do 6 po południu na odpowiedź na dokumenty, które przyjdą z Departamentu Sprawiedliwości, czyli od prezydenta Trumpa. I wtedy podejmie decyzję, czy wydać ten ruling, czyli swoją decyzję taką definitywną, czy też zarządzić tak zwany hearing, czyli przesłuchanie stron, w czasie którego strony zrobią discovery, jak to się mówi w procesie cywilnym w Ameryce, czyli przedstawią swoje argumenty i w ten czas wyda decyzję, czyli być może będziemy mieli dalszy ciąg tej telenoweli prawnej i pamiętajmy, że jeśli strony będą niezadowolone dalej, to być może sprawa trafi do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, gdzie być
może już 1 kwietnia przed świętami wielkanocnymi się uważa. Republikanie chcą zatwierdzić Neila Gorsucha, czyli nowego kandydata w tej chwili jeszcze na sędziego Sądu Najwyższego i wtedy ten Sąd Najwyższy, jeśli zaakceptuje w procesie, w procedurze writ of certiorari, writ of mandamus, czyli przyjmie tę sprawę na swoją wokandę, a przyjmuje tylko na około 7-8 tysięcy spraw, które wpływają co roku do tego Sądu Najwyższego, zaledwie niecałe 2% spraw pod rozwagę i żeby zadecydować o nich, to być może będziemy widzieli dalszy ciąg tej sprawy. Natomiast czyli o godzinie 2.59 czekamy, czasu San Francisco, tak, ale czasu 9 godzin różnicy, więc będziemy w napięciu czekać, u nas już będzie po południu. Pewnie pan powinien zapytać jeszcze, czy on jest legalny, ten dekret tego Trumpa, bo tyle, prawda, sąd będzie podejmował decyzję i wiele ludzi różne rzeczy mówi, prawda? Zapytam, w moim przekonaniu to ja tak szybciutko odpowiem, bo trochę też bronię takie po prostu jednoznaczne potępianie Trumpa. Pamiętajmy, że to zrobił Legal Office, to napisał to, ten dekret. To nie Trump siedzi sobie z głowy, prawda, między jednym tweetem a drugim, coś tam wymyśla i z kapelusza wyciąga, tylko chłopaki, prawnicy po Georgetown, po Harvardzie tam siedzą i oni są oczywiście dość dobrze obeznani wiedzą, w prawie. Wiedzą, co piszą. I w moim przekonaniu jest podstawa prawna w Nationality Act, w ustawie o obywatelstwie oraz imigracji. To jest 65 roku, ustawa zmieniona, bo była wcześniej z 52 bodajże roku. I tam jest taki artykuł, jeśli popatrzymy na kodeks, bo to jest w kodeksie Stanów Zjednoczonych, na artykuł 1152, 1182, paragrafy AF, tam można sobie poszukać, wejść do Title 8, do 8 tytułu tego kodeksu amerykańskiego i tam jest napisane, że jeśli prezydent uzna coś, że jest zagrożeniem, detrimental to interest of the United States, zagrożeniem dla interesów Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o aliens, czyli o obcokrajowców, może wszelkie decyzje podejmować, bo każe mu, pozwala mu na to, kto? Kongres amerykański. A więc zatem jest, jeśli popatrzymy jeszcze na sprawę Youngstown versus Sawyer, czy Steele-Seizure case z 1952 roku Trumana, to jest słynny case, gdzie właśnie powiedział Sąd Najwyższy, że jeśli jest umocowanie w ustawie i w konstytucji, to prezydent jest tak naprawdę wszechwładny. Może robić różne decyzje. Ja tu widzę podstawę prawną. Natomiast mówią ci wrogowie, którzy zaskarżyli ten dekret, że on się kierował religijnymi względami, bądź dyskryminacją przeciwko muzułmanom, bądź preferencją dla chrześcijan. Ale proszę zauważyć, Trump na ten odpowiada dokument, wcale nie, bo zakaz wjazdu obejmuje przedstawicieli tylko 7 krajów. Tylko 7, ale jakby objęło jeszcze Egipt, Saudi Arabia, prawda, i inne kraje, które, Liban, z których przyszli wtedy terroryści z 11 września, prawda, było 15 z Arabii Saudyjskiej, 2 z Egiptu, ze Zjednoczonych Emiratów, 1 z Egiptu, 1 z Libanu, to byśmy wtedy mogli powiedzieć, że wszystkie są objęte kraje muzułmańskie i wtedy by była dyskryminacja. A dlaczego on objął tych 7? To też się daje obronić w sądzie. Dlatego, że te 7 państw, proszę zauważyć i policzyć, to są państwa weak, failing albo failed, czyli w politologii mówi się słabe, upadające bądź upadłe. Tu mamy Syrię, tu mamy Jemen, tu mamy Libię. Poza Iranem to tak naprawdę rządy w tych państwach, Sudan, dodajmy Somalię, nie wykonują skutecznie władztwa nad swym terytorium. A da się obronić nawiązywanie do 11 września 2001 roku? Mówi się, że prawda, tylu przybyło z Arabii Saudyjskiej, ale pamiętajmy, w Arabii Saudyjskiej, czy właśnie w tych Zjednoczonych Emiratów, mamy tajną policję, czy w Pakistanie, i to świetną, która wyciągnie z pana każdą informację, jak się postara, bo z tego słyną, i po prostu tam są też amerykańscy agenci CIA i reprezentanci rządu federalnego, ambasady, i oni współpracują ściśle, więc ten extreme vetting, to szczególne sprawdzanie przybyszów z tych krajów, lepiej działa, jak ktoś przyjeżdża z Arabii Saudyjskiej bądź z Egiptu, niż z tych upadłych państw. Dlatego namierzono te upadłe bądź słabe, niebezpieczne państwa, jak na przykład Syria. I proszę zauważyć, że w uzasadnieniu dekretu, to znaczy w tym dekrecie, proszę przeczytać ten rozporządzenie wykonawcze, nie ma mowy, że dajemy preferencję chrześcijanom, albo robimy to, ponieważ jest to Muslim Ban, jak to media podchwyciły, że jest to zakaz wjazdu dla muzułmanów. Nie, jest to zakaz wjazdu dla obywateli tych 7 państw. Jeśli jest to chrześcijanin, prawda, buddysta, ktokolwiek inny, też nie wolno jemu wjechać i to jest tymczasowe. To może być zniesione nie po 120 dniach czy 90, ale na przykład za 25 dni. Jeśli ten extreme vetting, czyli procedura przejrzenia
procedury bezpieczeństwa przy przyjmowaniu obywateli z tamtych krajów zostanie zakończona, to może równie szybko ten dekret sam prezydent Trump, tak szybko jak go powołał do życia, tak szybko go po prostu zakończyć. Pan mówi o płaszczyźnie prawnej, na której sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta, a tymczasem na lotniskach chaos, na ulicach protesty, z zagranicy do Waszyngtonu płyną głosy krytyki. I tu pan dotyka drugiego aspektu sprawy. Czy to prawo zostało dobrze wdrożone, czy dobrze ogłoszone tak naprawdę, prawda? Bo trudno mówić o wdrożeniu, bo właśnie to wdrożenie, implementacja jego wywołała chaos. Absolutnie nie. I o tym mówiła przecież i pani Kerrianne Conway, która czasami się myli, fakty jej się mylą, zrobiła te alternatywne, wymyśliła pojęcie alternatywnych faktów. Ostatnio też się pomyliła, mówiąc, że Obama w 2011 roku też wprowadził na 6 miesięcy zakaz przyjazdu obywateli z Iraku, proszę pana. Dlaczego? Dlatego, że dwóch Irakijczyków wykryto w południowej Karolinie, przepraszam, w Kentucky, którzy zostali połączeni z bombami, które wybuchały w Iraku. Na tych materiałach wybuchowych jednego z nich odnaleziono odciski palców, bo jest baza danych, prawda? I ich aresztowano, bo przygotowywali spiski przeciwko Ameryce w Ameryce, a oni byli tłumaczami, zostali wpuszczeni do Ameryki. I to było w Kentucky. I właśnie to przypomniała, że taki ban, czyli taki zakaz wjazdu mieliśmy już na Irak samego prezydenta Baracka Obamy, którego kochamy, kochaliśmy, media kochały, prawda? Który był tak popularny, on sam zakazał wjazdu. Co prawda ona pomyliła, bo mówiła, że oni masakrę urządzili, ci dwaj goście, a oni nic nie urządzili, tylko spiskowali i zostali aresztowani. I później ten ban, czyli ten zakaz wjazdu odwieszono. Ale taki precedens w Ameryce już mamy. Jeszcze jest ciekawe jedno pytanie. Czy administracja Trumpa, jeśli sąd apelacyjny wyda decyzję niekorzystną dla nich, czy będzie respektować to prawo, które sąd wprowadzi? I tu jest sprawa taka, że jeśli nie będzie respektować, to wtedy będzie można pociągnąć rzeczywiście pod impeachment takie zachowanie jako high crime misdemeanor, czyli prezydent popełni tak naprawdę obrazę sądu, contempt of the court, i może pociągnąć do odpowiedzialności. Sam się podłożyłby pod impeachment, gdyby nie... Chociaż kiedyś Jackson powiedział, że nie trzeba wykonywać sądu. To było w sprawie Warsaw versus Kisholm. A na razie czekamy na decyzję amerykańskiego sądu apelacyjnego o zamieszaniu, jakie wywołał dekret imigracyjny Donalda Trumpa. Amerykanista Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. A my wracamy do Europy za dwa dni, czyli w najbliższy wtorek do Warszawy przyjedzie kanclerz Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu spotka się z premier Beatą Szydło, z prezydentem Andrzejem Dudą, a także z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, a także z politykami opozycji. Przy naszym telefonie publicysta Krzysztof Rak, Nowa Konfederacja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, czy tematem rozmów będą sprawy polsko-niemieckie, czy może jednak przede wszystkim europejsko-europejskie? Biorąc pod uwagę zestaw rozmówców, należy się spodziewać, że będą poruszane zarówno sprawy dotyczące stosunków dwustronnych, jak i polityki europejskiej. Chociaż biorąc pod uwagę, że mówi się m.in. o bezpieczeństwie, bo o tym chce prezydent Andrzej Duda rozmawiać z kanclerz Angelą Merkel, czy na przykład kwestie Brexitu albo przyszłości Unii Europejskiej w najbliższych miesiącach, czy też kryzysu migracyjnego, to wszystko jest dosyć dalekie od relacji czysto polsko-niemieckich. To niewątpliwie tak, no ale pamiętajmy, żebyśmy zbyt wiele od tej wizyty nie oczekiwali. W Niemczech właśnie rozpoczęła się kampania wyborcza, przedwcześnie się rozpoczęła kampania wyborcza. No i dzisiaj to, co mówią niemieccy politycy, trzeba traktować już jako przygotowanie do wyborów. Tak więc ja bym się wiele po tym spotkaniu nie spodziewał, ponieważ ono już będzie funkcją wyborów w Niemczech w dużej mierze. A ja z kolei spotkałem się z opinią, z której wynikało, że to jest bardzo istotne spotkanie, bardzo istotna wizyta, bo od niej w dużej mierze może zależeć, czy w przyszłości kanclerz niemiecki będzie mógł rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej także z Polską, czy jednak będzie musiał koncentrować się przede wszystkim na Francji. No tak, no ale bardzo wyraźnie, i to strona niemiecka podkreśla, że jak na razie nie ma mowy o reformie traktatów, a realna, podkreślam, realna reforma i zmiana możliwa jest tylko wtedy, gdy traktaty zostaną zreformowane. Tych decyzji
decyzji, czy będziemy rozmawiali na poważnie o reformie Unii, nie należy moim zdaniem spodziewać się przed wyborami, ponieważ ta kwestia również polityki europejskiej będzie jedną z głównych problemów kampanii wyborczych w Niemczech. Tak więc, jak mówię, ja bym nasze oczekiwania raczej studził i nie spodziewałbym się jakiegoś przełomu, a to wszystko dlatego, że niestety kampania wyborcza w Niemczech rozpoczęła się o kilka miesięcy wcześniej niż zakładaliśmy, tak? Bo okazało się, że decyzja o tym, że Martin Schulz będzie kandydatem SPD, no odbiła się na tyle silnym echem, no, że de facto mamy już w Niemczech kampanię wyborczą. W związku z tym pojawia się też koncepcja, która wskazuje, że być może kanclerz Angela Merkel pojawia się w Warszawie, żeby w trudnym roku, w roku wyborczym, w momencie, kiedy, jak się okazuje, Martin Schulz może być groźnym rywalem w walce o fotel kanclerski, o urząd kanclerski, Angela Merkel pojawia się w Warszawie, żeby zapewnić sobie względny spokój na wschodniej granicy. Pewnie też, ale pamiętajmy, że to jest dopiero rozpoczęcie sezonu politycznego w stosunkach dwustronnych, bo jeszcze w tym roku no, przewidujemy, że powinny odbyć się konsultacje międzyrządowe, czyli premier Polski, kanclerz Niemiec wraz z członkami rządów spotkają się i to spotkanie no, będzie miało o wiele większą wagę gatunkową aniżeli ta wizyta. Tak więc tu jeszcze jest w tym roku wiele ważnych wydarzeń przed nami. W ostatnich miesiącach w niemieckiej prasie pojawiały się dość często raczej niepochlebne opisy tego, co dzieje się w ostatnim czasie w Polsce, poza pewnym wyjątkiem niedawno. Jedna z gazet napisała tekst, dziennikarz jednej z gazet napisał tekst, w którym zastanawiał się, czy aby nie jest tak, że być może polski rząd w wielu kwestiach dotyczących także chociażby kryzysu migracyjnego czy przyszłości Unii Europejskiej ma rację. Przypadek? Nie, bo pamiętajmy, że jeśli idzie chociażby o kryzys migracyjny, to rząd niemiecki jednak stanowisko zmienił. Werbalnie niby nic się nie zmieniło, ale jeśli popatrzymy na zmianę ustawodawstwa, między innymi dotyczącą procedur azylowych, to de facto pozycja niemieckiego rządu różni się już w sposób znaczący od tej, którą rząd niemiecki manifestował rok temu. Niewątpliwie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że jeśli idzie o kwestie imigranckie, to w ciągu ostatnich miesięcy te stanowiska są zbliżone, co nie znaczy, że możemy oczekiwać od strony niemieckiej przyznania się, tak, otwarcie granic było błędem. Tego strona niemiecka, tego rząd niemiecki nie powie, ale za to niewątpliwie czyni wszystko, żeby ta liczba imigrantów, którzy osiągną Niemcy w tym roku, była znacznie mniejsza i to w dużej mierze się udaje. Kanclerz Merkel spotka się w Warszawie z szefową polskiego rządu, z premier Beatą Szydło, spotka się także z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z szefem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim, a także z politykami opozycji. To się, jeśli pamięć mnie nie myli, w przeszłości nie zdarzało. No tak. I to jest pytanie, dlaczego dojdzie do spotkania z opozycją, czy tylko tutaj chodzi o wyrównanie, czy zrównoważenie tej decyzji dotyczącej spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czy przypadkiem właśnie ta decyzja o spotkaniu z opozycją nie jest już pewną grą przedwyborczą, no bo Angela Merkel może obawiać się, że zostanie w Niemczech skrytykowana, tak, że nie spotyka się z protestującą przeciwko obecnemu rządowi opozycją. I być może ta decyzja spotkania się z opozycją no jest nie tylko gestem wobec partii opozycyjnych, ale no również ma taki skutek, że Angela Merkel będzie mogła mówić, no ja spotkałem się również
z opozycją, no której przypomnijmy, większość niemieckiej klasy politycznej sprzyja. A jeśli chodzi o spotkania z politykami rządzącymi czy z prezydentem, to kanclerz Angela Merkel może liczyć chyba na ciepłe słowa, bo niedawno i premier Beata Szydło, i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wyrażali życzenie, czy właściwie kibicowali kanclerz Angeli Merkel, żeby to właśnie ona wygrała w nadchodzących wyborach. No tak, tak. Tutaj przedstawiciele rządu i partii rządzącej nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości. Bardzo wyraźnie z ich strony artykułowany jest przekaz, że tą najbardziej korzystną dla interesów Polski opcją to jest wygrana w trakcie wyborów Angeli Merkel. Trzeba było Martina Schulza, żeby Warszawa doceniła kanclerz Angela Merkel? Oj nie, to już było, przypomnijmy to, te głosy ze strony rządu i ze strony szefa partii rządzącej pojawiły się na długo przed decyzją o desygnowaniu Martina Schulza. Tutaj Martin Schulz zresztą nie różni się od innych polityków SPD, na przykład w stosunku do Rosji czy w stosunku do Polski. Tu nie ma wątpliwości, że rzeczywiście taką najbardziej dla nas korzystną opcją to jest kontynuacja rządu przez kontynuacja kanclerstwa przez Angelę Merkel. Nie różni się od polityków SPD Martin Schulz, czyli przypomnijmy, stosunek do Polski dość krytyczny, stosunek do Rosji raczej przyjazny. Raczej przyjazny. No tutaj chodzi też o to, że o te pewne różnice ideologiczne. Pamiętajmy, że w porównaniu do sceny, polskiej sceny politycznej, scena niemiecka, tak można powiedzieć, jest bardziej przesunięta na lewo. Tak więc SPD-owcy jako socjaldemokraci no mają ideologicznie krytyczny stosunek dla takich partii jak PiS. Tutaj nie ma się co akurat specjalnie dziwić. Do tego dochodzi, jak pan słusznie zauważył, rusofilia, moglibyśmy to tak nazywać, i co nie mniej istotne, bardzo krytyczny stosunek do Stanów Zjednoczonych. Wiele wskazuje, że antyamerykanizm będzie no, jedno z takich podstawowych haseł, elementów SPD w kampanii wyborczej, i tym będzie starała się SPD różnić od Angeli Merkel. A więc no, tutaj nie ma wątpliwości, że nam jest bliższa Angela Merkel, aniżeli prorosyjska, antyamerykańska SPD. Wybory parlamentarne w Niemczech dopiero jesienią, a dużo, dużo wcześniej, bo już pojutrze, czyli w najbliższy wtorek, do Warszawy przyjedzie kanclerz Angela Merkel. Krzysztof Rak, Nowa Konfederacja. Ja bardzo dziękuję. Te, Rak, żre, Polskie Radio 24. Podsumowanie dnia. Komentują nasi goście. Na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jutro ma się odbyć specjalna sesja Rady Warszawy poświęcona nieprawidłowościom reprywatyzacyjnym. Przy naszym telefonie radny Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Cezary Jurkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czego pan się spodziewa po jutrzejszej sesji? Mój Boże najdroższy, spodziewam się przede wszystkim tego, że zaczniemy nareszcie merytorycznie rozmawiać, dlatego że ja mam takie wrażenie, że Platforma nieustannie ucieka. Nawet fakt taki, że jutro przed sesją naszą, zaplanowaną już wcześniej nasz wniosek, znalazła się nowa sesja i będzie wcześniej sesja na wniosek radnych klubu Platformy Obywatelskiej dotycząca projektu ustawy metropolitalnej, wskazuje na to, że Platforma ma problem, żeby rozmawiać o reprywatyzacji. No ale też sprawa powiększenia Warszawy, sprawa Wielkiej Warszawy, to kwestia bardzo aktualna. Jak najbardziej, ja się domyślam, że bardzo ważna, Wielka ale też jak gdyby myślałem o tym, że będziemy mieli główny punkt związany z tym, co się wydarza wokół reprywatyzacji. Nie pomniejszam tego faktu, że trzeba rozmawiać absolutnie na temat projektu ustawy, ale to jest projekt, tak? To jak gdyby też wskazujemy na tym, tu mamy do czynienia z realnym kłopotem, który polega na tym, że mówi się o 120, 150, 170 adresach. Mamy w sytuacji jednego adresu 5 osób zatrzymanych, 4 osoby teraz osadzone na 3 miesiące, czyli mamy realny problem, z którego wynika, że są tam ludzie, którzy cokolwiek
działali i łamali prawo, Wodzie, skoro są takie sytuacje. Chcemy pytać już podczas tej sesji, kto na to przyzwolił. Jak to możliwe, że od 3 lat rządząca w Warszawie Platforma Obywatelska doprowadził do sytuacji, że takie rzeczy były możliwe i działy się rzeczywiście i kończyło się to krzywdą ludzką po prostu. Kogo państwo chcą pytać, bo prezydent Warszawy Anna Gronkiewicz-Waltz twierdzi, że wybiera się na wcześniej już zaplanowany urlop? Panie redaktorze, no właśnie, i będzie ewentualnie w jej imieniu wypowiadał się wiceprezydent. Tak, Witold Pal, którego rodzina ma roszczenia, tak? Od których się oczywiście odcina pan wiceprezydent. My chcemy też pytać przede wszystkim, myślę, że urzędników, którzy będą, bo tradycyjnie, jak w takich sytuacjach zawsze jest, to przychodzą ludzie, którzy działają w biurach, jeśli już nie w biurze gospodarowym nieruchomościami, których już nie możemy pytać, bo to biuro zostało rozwiązane. My też pytaliśmy, dlaczego następuje to rozwiązanie, bo baliśmy się o to, że te dokumenty zostaną utracone, bo dzisiaj chyba nikt nie będzie twierdził, że jest możliwe to, że nie ma problemu w Warszawie związanego z reprywatyzacją. A skoro jest, trzeba przejąć za to odpowiedzialność, trzeba powiedzieć, że jesteśmy otwarci na wyjaśnienie tego wszystkiego, bo jest wstydem dla Warszawy fakt taki, że Warszawa jest na ustach wszystkich z powodu rzeczy, które można nazwać śmiało dziką, złodziejską reprywatyzacją. I to jest widoczne w Warszawie w tej chwili. Czy o audyt państwo też będą pytali? O audyt, który miał się odbyć, a którego, jak wiemy, nie będzie? Będziemy pytać, panie redaktorze, audyt, chociaż znamy te odpowiedzi, że niestety nie udało się kolejny raz, natomiast będziemy też pytać o te audyty, które były wcześniej, bo wiemy, że takie audyty przez dział kontroli były przeprowadzone przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Chcemy zapytać o wnioski z tych kontroli i o wdrożenie tych wniosków. Chcemy wchodzić naprawdę w realną dyskusję i rozmowę na ten temat, co zrobić, żeby uzdrowić, żeby zatrzymać ten proces, a jednocześnie, żeby maksymalnie pomóc prokuraturze i Centralnego Biuro Antykorupcyjnego, żeby tę sytuację wyjaśniać. Dla nas naprawdę najistotniejsze jest to, że mamy służyć mieszkańcom, mamy pomagać i być gotowi do współpracy i rozumiem, że również w tej dziedzinie mamy również być tymi, którzy służą wobec tych instytucji, które zostały skierowane do kontroli w tym obszarze. I tutaj musimy się zatrzymać. Radny Warszawy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości Cezary Jurkiewicz był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości jutro ma się odbyć specjalna sesja Rady Warszawy poświęcona nieprawidłowościom reprywatyzacyjnym. Do tego tematu z całą pewnością także jutro będziemy wracali. Słuchają państwo Polskiego Radia 24, zbliża się godzina 21. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Jakub Kukla, do usłyszenia, życzę miłego wieczoru. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata Daszka. Nie! Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Nie ma tat. Nowe wyzwania. Zginą aplikacje, adresy, numery, ustawienia. Nie mam głowy do tego. Także widzicie państwo, o złodziejach dzisiaj mowa jest. I proszę bardzo z nami pozostać. U nas najciekawsze, prawda? Kto inny tego nie powie, tak? Może się boi. No mnie to nie zamordują, tu Wiesia najwyżej rozstrzelają. No. Tak. Tak, po krótkiej przerwie, bo te reklamy żydowskie, wiesz, zarobek w niedzielę. W kościele trzeba siedzieć. Niedziela 5 lutego jest 21. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. 9 pracowników elektrowni Szczecin przyznało się do zarzutów korupcyjnych. Ponad 100 śmiertelnych ofiar burz śnieżnych w Afganistanie. Żydzi i Arabowie wspólnie protestowali przeciwko burzeniu arabskich domów w Izraelu. Wiceprezes Kudzielnictwa wszystkie 9 pracowników elektrowni Szczecin przyznało się do zarzutów korupcyjnych, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wcześniej CBA poinformowało na Twitterze o aresztowaniu w tej sprawie 3 osób na okres 3 miesięcy. Szczecińska delegatura CBA prowadzi śledztwo dotyczące korupcji przy dostawach do pieca zasilanego biomasą w elektrowni Szczecin. Według śledczych zawartość docierających do elektrowni transportów wcale biomasą nie była. W piątek zatrzymano 12 osób pod zarzutem m.in. przyjmowania korzyści materialnych i działalności w zorganizowanej grupie przestępczej. Maciej Jóźwiak z prokuratury okręgowej w Szczecinie powiedział, że podejrzani, którzy przyznali się do winy, to grupa osób, których rola w procederze była drugorzędna. Proceder rząd nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie
sprawie osiedlenia w Sopocie osieroconych dzieci i rodzin w Syrii, zapewnia rzecznik gabinetu Beaty Szydło Rafał Buchenek. Chodzi o mieszkańców Aleppo, których przyjęcie wystąpił Jacek Karnowski. Odpowiedź rządu prezydent Sopotu komentował w Radio Tok FM tak. Że jest takie stanowisko rządu, to ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że jest otwarta droga do tego, żeby te dzieci sprowadzić ze strony MSZ-u, MSWiA, a to jest najważniejsze i jednak wierzę, że moimi siłami wtedy te dzieci da się sprowadzić. Z kolei Krzysztof Łapiński z Prawa i Sprawiedliwości w programie Wybory w Toku podkreślił, że rząd nie jest przeciwko pomocy humanitarnej. Jeśli będzie taka konieczność i potrzeba, to trzeba pomagać. W tym wypadku sam prezydent Karnowski mówi, że obiektywne trudności są może nie do przeskoczenia, ale nie do załatwienia w kilka dni. Mam nadzieję, słyszałem to wczoraj z ust rzecznika rządu, że sprawa nie jest zamknięta. Prezydent Sopotu wystąpił do premier Beaty Szydło z wnioskiem o, tutaj cytat, umożliwienie osiedlenia się w Sopocie osieroconym dzieciom i rodzinom z miasta Aleppo. W odpowiedzi na list Karnowskiego Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA odpowiedział, że przyjęcie uchodźców jest niemożliwe z uwagi na obecną sytuację w Aleppo, a także ze względów na bezpieczeństwo. Słuchasz informacji TOK FM. Tysiące Izraelczyków i izraelskich Arabów demonstrowało dzisiaj w Tel Awiwie przeciwko wyburzaniu przez władze arabskie domów w Kalansuwie na północny wschód od stolicy Izraela oraz na pustyni Negev, podał dziennik Haaretz. W Kalansuwie tu przed 3 tygodniami buldożery zrównały z ziemią 11 budynków należących do Arabów. Na pustyni Negev zginął 18 stycznia od kul izraelskiej służby bezpieczeństwa nauczyciel pracujący w tej beduińskiej osadzie, którą izraelski sąd zakwalifikował do wyburzenia jako założoną bezprawnie. Uczestnicy demonstracji w Tel Awiwie żądali powołania oficjalnej komisji państwowej w celu zbadania okoliczności brutalnej ewakuacji osady przeprowadzone w styczniu, ewakuacji ludności arabskiej, którym towarzyszyło wyburzanie jej domów i budynków gospodarczych, wywołało liczne demonstracje, protesty i strajki arabskich pracowników w Izraelu. Ponad 400 osób zostało aresztowanych w Turcji za rzekome związki z tzw. państwem islamskim. Największą akcję przeprowadzono na południowym wschodzie kraju w prowincji Szanurfa, która graniczy z terenami Syrii uważanymi za matecznik Daeszu, z takimi miastami jak nieformalna stolica kalifatu Ar-Rakka. Tomasz Orchowski. Do aresztowań doszło wczesnym rankiem w całej Turcji. Policja dokonała zatrzymań w co najmniej 18 prowincjach kraju. W samej Ankarze aresztowano 60 osób. Akcja była wymierzona w tzw. państwo islamskie, ale w miejscach zatrzymania odnaleziono książki kaznodziei Fethullaha Gulena. To może świadczyć o tym, że celem akcji byli nie tylko terroryści z tzw. państwa islamskiego, ale też zwolennicy kaznodziei Gulena, który oskarżany jest o organizację puczu w lipcu zeszłego roku. Obecnie władze w Turcji walczą równocześnie z tzw. państwem islamskim, zwolennikami Fethullaha Gulena i Kurdami. Według Ankary wszyscy są takimi samymi terrorystami zagrażającymi tureckiej demokracji. Tomasz Orchowski, TOK FM. Liczba śmiertelnych ofiar lawin spowodowanych przez burze śnieżne i obfite opady w Afganistanie przekroczyła 100 osób. Poprzedniej nocy poprzednia lawina zasypała całą wieś położoną w górach. Zginęło 46 osób, a 20 mieszkańców wydobyto spod śniegu z poważnymi obrażeniami. Również po pakistańskiej stronie przy granicy z Afganistanem zeszły 2 lawiny, zabijając 13 osób. Z powodu burz śnieżnych odwołano dzisiaj w Afganistanie zajęcia w szkołach i zawieszono komunikację publiczną. Bydgoszcz otworzy za kilka miesięcy mieszkania treningowe dla bezdomnych. Mają to być miejsca, w których będą mogli wrócić do normalnego życia, zapowiada rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Gliniecki. Projekt zakłada uruchomienie na początku 3 mieszkań treningowych przewidzianych dla bezdomnych kobiet z dziećmi. Według spisu z 2015 roku w Bydgoszczy jest 1500 bezdomnych, ale w tej grupie znalazły się też osoby mieszkające na ogródkach działkowych lub przebywające w szpitalach. Pogoda. Nocą miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady śniegu, gdzieniegdzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 8 do 0 stopni. W poniedziałek słabe opady śniegu, na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 5 na północnym wschodzie, około minus 2 w centrum i w Kotlinach Sudeckich, do 1 na zachodzie i południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Lepiej
późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mariusz Kurc. Ze mną w studiu jak zwykle współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik. Dobry wieczór. Lepiej późno niż wcale, to jest audycja LGBT. Czyli? Czyli o lesbijkach, o gejach, o osobach bi i transseksualnych i wszelkich osobach nieheteronormatywnych. To jest tematyka? To jest tematyka, czyli queer, aseksualne osoby, interseksualne, ten skrót można by rozszerzać. Dowolnie, ale to jest tylko tematyka, to nie znaczy, że to jest nasz target, do którego się kierujemy, do niego oczywiście też, ale witamy absolutnie wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Tak jest. Tych takich bardzo, bardzo heteronormatywnych. Tym bardziej. Witamy tak samo jak wszystkich innych. Właśnie. Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o najnowszym numerze Repliki. I 65. 65. I w związku z tym porozmawiamy o różnych problemach, które są tam podejmowane. I w ogóle o tym, co się dzieje w środowisku LGBT. Właśnie. I za chwilkę ogłosimy konkurs. Właściwie może już teraz ogłosimy konkurs, ale jeszcze chcę powiedzieć, że mamy gościa. Naszym gościem, przynajmniej w części audycji, jest dzisiaj Patryk Śledziński. Dobry wieczór. Patryk Śledziński jest reprezentantem, członkiem zarządu. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Bezmiar, a Stowarzyszenie Bezmiar organizuje w Warszawie festiwal Równe Prawa do Miłości. Co roku i w tym roku też. No właśnie. Co roku i to od 11 lat, dobrze mówię, Patryk? Tak, tak, zgadza się, w tym roku to będzie nasza 11 edycja. Właśnie. I za chwilkę poprosimy... Ciągłość godna pochwały. Tak, jak na środowisko, jak na społeczność LGBT, to nawet imponujące. Imponujące, bo w LGBT niewiele jest przedsięwzięć, które mogą się poszczycić, czy mają powyżej 10 lat. Tak, taką tradycję. Ale powiem szczerze, że ja osobiście zajmuję się festiwalem od lat 5. Kiedy festiwal powstawał, to ja dopiero zaczynałem gimnazjum. Więc to też jest taki wyznacznik okresowości. I że, no to już... Ale to też bardzo dobrze, że w jakiś sposób dochodzą nowe osoby i przejmowanie pewnych obowiązków, że jest ciągłość. To już Państwo wiedzą, że my stare wygi z Krzyziem gościmy dzisiaj młodego aktywistę, który jeszcze niedawno był w gimnazjum, a dzisiaj jest od 5 lat organizatorem festiwalu. O festiwalu zaraz poprosimy, żeby Patryk nam opowiedział. To jest taki festiwal zrobiony około walentynkowy, mający za główny cel pokazanie różnych odmian miłości. Różnych odmian miłości, właśnie. No bardzo dobrze, to w skrócie powiedziałeś, Krzysiu. Patryk zaraz rozszerzy, a teraz konkurs. Ale konkurs, tak. Mhm. I przy okazji konkursu już zdradzimy trochę, kto jest na okładce Repliki, ponieważ to będzie związane z pytaniem konkursowym, które brzmi tak, że proszę wymienić przynajmniej jednego artystę lub zespół, któremu teledysk zrobili Kuba i Dawid. Właśnie, Kuba i Dawid. Bohaterowie, właśnie okładkowi najnowszej Repliki. To są tacy dwaj młodzi geje, którzy już są znani z tego, że robią teledyski dodatkowe jakby. Nie, to nie są oficjalne teledyski, tylko oni je robią jeszcze... Ze sobą w roli głównej. Ze sobą w roli głównej. Tak, i już kilka takich zrobili. Myślę, że przynajmniej jednego wykonawcę albo zespół Państwo znają. I jeśli tak, to zapraszamy do pisania do nas, właśnie odpowiadania na to pytanie. Lepiej późno @tren.pl, pisem razem bez polskich znaków. Lepiej późno @tren.pl. Dzisiaj rozdajemy oczywiście najnowszy numer Repliki, 65. Wszystkie osoby, które, no, pierwsze 10, które odpowiedzą prawidłowo, dostaną najnowszą Replikę. Pytamy o wokalistę albo zespół, któremu właśnie Dawid i Kuba zrobili teledysk. Właśnie, o Dawidzie i o Kubie zaraz powiem sobie jeszcze więcej. Ja tylko jeszcze powtórzę adres mailowy. Lepiej późno @tren.pl i bardzo prosimy oprócz prawidłowej odpowiedzi o dopisanie adresu pocztowego, zwykłego Państwa adresu, żebyśmy mogli replikę Państwu wysłać. Replika jest papierowym pismem, żeby je wysłać. Potrzebny jest tradycyjny adres pocztowy. Ja już widzę trzy osoby odpowiedziały i każda z nich podała adres, więc powinno być tym razem dobrze. Dobry początek. Mhm. Dobrze, a teraz wracamy do repliki, wrócimy za kilka minut, a teraz może po prostu oddamy głos Patrykowi Śledzińskiemu, który nam o festiwalu Równe Prawa do Miłości opowie. Festiwal zaczyna się 11 lutego, czyli w sobotę.
W sobotę. Tak, czyli za tydzień. Okej, Patryk, to, no to jakie będą największe atrakcje festiwalu? Więc tak, startujemy w sobotę, za tydzień, 11 lutego. Startujemy od warsztatów, które poprowadzi Damski Tandem Twórczy. Nazywają się Teatr Dialogu i to jest wydarzenie wyjątkowe. Sama akcja jest wyjątkowa o tyle, że warsztaty przygotowują uczestników, uczestniczki do mówienia o trudnych tematach. I to nie tylko wśród bliskich, ale także zupełnie obcymi, nieznajomymi ludźmi. Startujemy w Stole Powszechnym, to są piwnice Teatru Powszechnego, tam jest przestrzeń właśnie pod takie, tego typu akcje, wydarzenia, warsztaty i performance. Po czym po warsztatach udajemy się do Pałacu Kultury, gdzie będzie można spotkać uczestników tych zajęć i będą przeprowadzali wywiady z tak naprawdę z obcymi ludźmi. I te wywiady będą dotyczyły stereotypów na temat płci. Całość będzie nagrywana, będzie można obejrzeć nagranie z tych warsztatów oraz wywiadów dzień później w Państwo Miasto o godzinie 17. Państwo Miasto to jest taki klub w Warszawie. Tak, to jest wszystkie wydarzenia, w ogóle musimy powiedzieć, to wszystko się dzieje w Warszawie. Tak, to prawda, festiwal jest stricte warszawski, co prawda mamy partnerów też spoza Warszawy, to są inne organizacje LGBT, czy też właśnie skupiające się na działaniu na rzecz osób LGBT, natomiast sam festiwal dzieje się tak naprawdę tylko w Warszawie. Te trudne tematy, o których wspomniałeś, to pewnie takie z warsztaty, jak się wyautować, albo jak rozmawiać w ogóle o swojej nieheteronormatywności z innymi osobami, tak? Tak, dokładnie, bo to nie jest też pierwsza edycja. Pierwsza edycja, z tego co pamiętam, to była w Białymstoku i tam faktycznie tematem było podejście do autowania się, czy też właśnie jakieś zachowania, czy strategie, jak w jaki sposób mówić o swojej orientacji tak naprawdę osobie, która jeszcze o niej nie wie, czy też może o tym mieć pojęcie. I te warsztaty przygotowują do tego, aby no właśnie, aby taki dialog prowadzić. Stąd też nazwa Teatr Dialogu, czyli wcielamy się w rolę, odgrywamy jakiś performance i performance jest rozmową w ten sposób. To jest jeden z warsztatów, będzie ich więcej. Następnego dnia, czyli już w niedzielę, będą warsztaty wokalne z kolei z Zosią Hołubowską. Warsztaty przeznaczone dla kobiet i dla osób niebinarnych. Tak jest. Warsztaty wokalne dla osób niebinarnych. I kobiet. To musisz wyjaśnić. Właśnie, musisz wyjaśnić, albo może powinieneś wyjaśnić. Osoby niebinarne to są osoby? Osoby, które nie utożsamiają się z tak naprawdę z inną płcią. Jedną z dwóch tych dominujących płci, czyli ani z żeńską, ani z męską. Taka jest grupa docelowa tych warsztatów. Poza warsztatami w weekend będzie można do nas wpaść do restauracji Między Nami. I ogólnie to jest, tam będziemy mieli swoje stanowisko, swój punkt informacyjny, ale także punkt, gdzie będzie można z nami i naszymi gośćmi specjalnymi zjeść coś, zjeść lunch. Stąd też nazwa lunche festiwalowe w Między Nami w godzinach 12-15. W weekendy, czyli w pierwszy weekend festiwalu od 11 do 12 i w drugi weekend festiwalu od 18 do 19 lutego. Zapraszamy. Będzie można nas poznać, zgarnąć upominki, również naszych partnerów. Ciebie będzie można poznać właśnie i innych, i innych organizatorów, twoich współpracowników i współpracowniczki, tak? Tak, ale także gości naszych specjalnych, czy prowadzących warsztaty, czy performerów, czy tancerzy, czy też drag queens, które nie są w danym momencie drag queens, czyli drag queen po godzinach, tak, to trudno rozpoznać. Ja już nieraz rozmawiałem z drag queen, a potem po godzinach i zupełnie od nowa się rozmawia, bo jak gdybyś rozmawiał z drugą osobą, nie? Tak, z kimś innym. Tak. Dokładnie. No, natomiast jeżeli chodzi o tydzień kolejny, czyli o tydzień od 13 do 19, startujemy od pokazów filmowych. Te pokazy gości Kinoteka, one się odbywają codziennie, od poniedziałku do piątku o godzinie 17.45. Tematyka główna tych pokazów, ogólnie też warto o tym wspomnieć, że tematyka festiwalu, jego motyw przewodni, to są... performatywność płci w sztuce i w życiu codziennym. I tego też będą dotyczyły te pokazy filmowe, czyli mamy zbiór najciekawszych produkcji z ostatnich lat, które wokół tej tematyki
performatywności płci się obracają, jakoś wokół niej oscylują. To są filmy europejskie, ale także tajlandzkie. To rzuć jakimś tytułem. Zaczynamy od Viva. Viva, czyli film irlandzko-kubański. W zeszłym roku on wygościł w naszych kinach i teraz na festiwalu wraca. O młodej drag queen, która podczas pierwszego swojego występu dostaje w twarz. I to od nie byle kogo, bo od swojego ojca, który właśnie wyszedł z więzienia. A jest byłym bokserem. Jest byłym bokserem, także ten cios był na pewno znaczący. A rzecz się dzieje w Hawanie. Tak, widziałem Vivę. Mhm. Tego zaczynamy dzień później, czyli 14 walentynki będzie Made in Bangkok. Mhm. O Miss International Queen, czyli o wyborach, tak naprawdę Miss Trans. Mhm. Największych i najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Tego samego dnia, czyli 14 lutego walentynki, będzie można wpaść do Teatru Powszechnego, dokładnie do Stołu Powszechnego, na pisanie listów. Przeprowadzimy warsztaty z pisania listów do LGBTQ-fobów. A, myślałem, że miłosnych. Mogą być to listy miłosne, jak miłosne, najbardziej. Też mogą być. Jak najbardziej, nie ma przeciwwskazań, żeby... No bo walentynki. Otóż to. Czy jest alternatywa. Festiwal jest alternatywą dla walentynek, tak? Czy ogólnie dla jakichś wydarzeń heteronormatywnych. Tak, jako alternatywa to jest nawet super. Tak. Więc zamiast hejtować tego dnia, możemy pisać listy miłosne do hejterów. Albo listy nienawistne też chyba mogą być. Jeśli to ma być alternatywa dla walentynek, to może taka zupełnie. Taka zupełnie. Myślę, że hejt jest na tyle powszechny, że alternatywą może być święto. Dokładnie. Że akurat, LGBT w tym dniu świętują nienawiść. Nie, a my świętujemy miłość do nienawistników, może w ten sposób. Tak, to okej. Nastawiamy drugi policzek. Kontynuując środę, 15 lutego, i tutaj będziesz z nami, Krzysztofie, tak? Tak, mam nadzieję. W środę 15 lutego w Menorze będą odczyty, czy też seria takich wykładów, dyskusji na temat języka osób nieheteronormatywnych. Aha. To wydarzenie było zainspirowane tak naprawdę zjawiskiem języka Polari, który się narodził na Wyspach. Język Polari to był język, którym posługiwały się osoby homoseksualne w różnych sytuacjach, czy też, nie wiem... Język Polari? Polari, tak, Polari. Pierwotnie to był język przestępców. Natomiast czasem został jakoś zaadaptowany przez osoby homoseksualne, które bały się otwarcie w przestrzeni publicznej mówić o swoich relacjach. To taka grypsera. Taka jak w Ameryce na przykład nie mówiło się jestem gejem, tylko mówiło się w latach 50., że jestem przyjacielem Dorotki. Tak, i to znaczyło, bo o to chodzi, tak? Tak, dokładnie tak. Przy tym język Polari faktycznie był znacznie bardziej rozbudowaną konstrukcją. To już nie była gwara, mówi się o tym jako język, a nie jako dialekt, czy właśnie... To u nas polskie Polari to jest najsłynniejsze wyrażenie, to jest branża. Żeby nie powiedzieć jestem gejem, to jestem z branży, albo jestem branżą. No, ja myślę, że ja będę chciał o tym powiedzieć przede wszystkim, że to poznawanie ewentualnie slangów i takich właśnie LGBT w Polsce i odkrywanie ich dopiero mamy przed sobą i to jest po prostu robota do zrobienia. My tak naprawdę jeszcze ewentualnie takich języków po prostu nie znamy, bo one są do zrekonstruowania. Tak, udało nam się zaprosić tak naprawdę samą śmietankę towarzyską, czy śmietankę bardziej akademicką, jeżeli chodzi o kwestie językowe. Także Krzysztof Zabłocki będzie z nami, Tomasz Sikora między innymi, oraz także inni goście. Kolejnego dnia, czwartek, zaprasza kampanię przeciw homofobii. Organizuje spotkanie, gdzie będzie można od kuchni zobaczyć, jak pracuje, jak działa kampania przeciw homofobii. Również kolejny pokaz filmowy. Aha, czyli KPH od kuchni. Tak, KPH od kuchni. Okay. To się dokładnie nazywa Drzwi otwarte w kampanii przeciw homofobii. Kolejny film w Kinotece, tym razem to będzie Coś się musi stać. O takiej relacji trans. Właśnie osoby trans z osobą cispłciową. Tak. Następnego dnia w piątek kolejny film i ostatni, jeżeli chodzi o ten cykl. W ogóle ten cykl jest...
Tak przeprowadzony, że każdy bilet, ponieważ to jest 11. edycja festiwalu, będzie kosztował 11 zł. Także jak na warunki kinowe, to jest bardzo symboliczna kwota i serdecznie zapraszam. Kończymy cykl pokazem Pożądanie Cię Wyzwoli o berlińskim podziemiu. Tego samego dnia będzie debata... A LGBT podziemiu? Tak. Podziemiu bardziej queerowym. Już, ale tak współczesnym, czy...? Współczesnym, tak. Okej. Okay. Ja nie wiedziałem, że tam jest jakieś podziemie jeszcze w Berlinie. Myślałem, że już wszystko już jest nad ziemią w Berlinie. Ale okej. No to właśnie będzie okazja się przekonać. Właśnie, przekonam się. Będzie jeszcze w piątek debata na temat młodzieży transpłciowej w szkołach w Państwu Miasto, którą poprowadzi prezeska kampanii o homofobii Haber. W sobotę mamy wielką kulminację, tak, jeżeli chodzi o festiwal, czyli Vogue Day. Będziemy promować kulturę tańca Vogue, o której świat usłyszał w latach 90. dzięki Madonie i piosence Vogue, dzięki produkcji Paris is Burning. Mm-hmm. Wprowadzamy to do Polski. Mamy nadzieję, że... 27 lat po Madonie wprowadzamy do Polski Vogue. Tak. Super. Kultura, która powstała w slumsach Nowego Jorku, na Harlemie, w końcu dotarła do Warszawy, tak. Dokładnie do Pałacu Kultury. Udało nam się na ten dzień sprowadzić najnowszy film o Voguingu, który nazywa się Kiki. Specjalnie go na ten dzień tłumaczymy. Będą warsztaty z gośćmi z zagranicy, no i będzie wielki bal voguingowy w barze studio. Czy będzie też można... Pałac Kultury. Tak, wszystko Patryk, to już wam daję pomysł. Za rok, za dwa, może Madonny wam się samej nie uda zaprosić, ale zaproście tych tancerzy z tego teledysku Vogue. A też o nich film powstał. No właśnie, a ja chciałem powiedzieć o tym filmu, o dokumencie, tak. który ciągle niestety w Polsce nie był pokazywany, a wielka szkoda. Sami geje oczywiście to byli, jednego. Oprócz jednego. Mm-hmm. Ale to już wiemy z filmu W łóżku z Madonną. Tak. A to mogę wam w takim razie zdradzić pewną informację. Ten film się pojawi wkrótce w Polsce. O, wspaniale. I dlatego go nie ma na festiwalu, bo się pojawi wkrótce w Polsce na innym festiwalu. Super, bardzo dobra wiadomość, ale warszawskim? Nie jestem tego pewien, takiej informacji nie uzyskałem od producenta, ale też chcieliśmy go pozyskać właśnie specjalnie na ten Vogue Day, ale wtedy się okazało, że już inny festiwal nas ubiegł. Mhm. Ale wkrótce się pojawi, więc to jest dobry news pod tym względem. I kończymy w niedzielę 19 lutego, kończymy spotkaniem z... No właśnie, z parą, która znalazła się na okładce Repliki. Proszę bardzo. Między innymi, czyli spotkanie z youtuberami. Mhm. Goście to nasi goście to Jakub i Dawid, Piotr i Paweł i początkujące vlogerki Asia i Jasia. Przełamujące męską dominację. Właśnie, dwie pary męsko-męskie, jedna para damsko-damska i będą opowiadać o swojej pracy, to mówię w cudzysłowie, bo to nie praca, ale może jeszcze hobby. O swoim hobby, o swojej działalności, tak? Co ich motywuje, co ich inspiruje, z jakimi reakcjami się spotykają, zarówno bliskich, ale także obcych, bo wiemy, że hejt powszechny dotyka także ich. I to nie tylko z zewnątrz, powiedzmy, społeczności LGBTQ, ale także z zewnątrz. Ale ja chciałem powiedzieć, ponieważ to jest festiwal Równe Prawa do Miłości, to powiedzcie też, że spotyka ich też love, nie tylko hejt. Jak najbardziej. Nawet część z nich stosuje tak zwane otwarte skrzynki pocztowe. To znaczy, że można na ich adresy wysyłać czy upominki, czy rysunki, czy listy. I faktycznie fani to robią. Wysyłają różnego rodzaju upominki, które też czasem się pojawiają na ich odcinkach, na ich kanałach. Okej. I to rozumiem, że to będzie zakończenie. Powiedz jeszcze, bo to się pojawiło, czy na wszystkie te wydarzenia można, z wyjątkiem filmów, oczywiście wstęp jest wolny i otwarty, tak? Czy nie trzeba się nigdzie zapisywać, jak to jest? Tak, jeżeli chodzi o uczestnictwo, warsztaty są w większości bezpłatne. Zapraszam was serdecznie wszystkich na nasz fanpage. To jest chyba najbardziej powszechna, najszybsza forma komunikacji ze festiwalem, czyli fanpage na Facebooku Festiwal Równe Prawo do Miłości. Tam są informacje o zapisach. Na warsztaty obowiązują zapisy. W większości są faktycznie bezpłatne. Ogólnie wydarzenia są bezpłatne, poza pokazami tymi w kinie i imprezą, czyli balem voguingowym. Mhm.
I wszystkie informacje po prostu na fanpage'u albo, tak, albo rozumiem, że na stronie internetowej. Jest jeszcze tak, strona. I tam ten szczegółowy program, który Patryk nam tutaj pięknie przedstawił, ale państwo pewnie zapamiętali tylko część, no ale to całość to jest... Można sprawdzić. Można sprawdzić. I dokładnie także z datami. Mhm. Tak, tak, serdecznie zapraszam. Festiwal Równe Prawa do Miłości na Facebooku bądź na stronie bezmiar.org.pl. No to pozostaje nam tylko, Patryk, życzyć tobie i organizatorom, żeby wszystko zagrało tak, jak byście chcieli, żeby zagrało. A żeby zagrało, to jeszcze zaproszę na sam koniec na naszą, na nasz crowdfunding walentynkowy na stronie zrzutka.pl. Można wybrać sobie czy bilety do teatru, czy właśnie roczną subskrypcję repliki i tym samym wesprzeć Festiwal Równe Prawa do Miłości. Mhm. Super. Zachęcamy. Zachęcamy i dziękujemy ci, Patryk. Dziękuję również pięknie. Dobrze, to Festiwal Prawa do Miłości mamy zaanonsowany. Tak, i teraz ten festiwal kończy się właśnie między innymi spotkaniem z Jakubem i Dawidem, właśnie okładkowymi bohaterami, ale nie jedynymi tej właśnie najnowszej repliki. Właśnie, bo Dawid Mycek i Jakub Kwieciński widnieją na okładce razem z dwoma drag queenkami, czyli z Charlotą i z Aldoną Relax, i widnieją tam nie bez kozery, ponieważ chodzi nam o zwrócenie uwagi na jeden z, moim zdaniem, największych problemów samej społeczności LGBT i tego, co się dzieje wewnątrz tej społeczności, czyli takiego, przewija się niestety to słowo dzisiaj przez całą naszą audycję, hejtu. Takiego hejtu, który mają jedni geje na drugich gejów. Czyli nienawiści, pogardy, wyśmiewania. Mówię tutaj tylko o gejach, ale zdaje się, że niestety to zjawisko nie dotyczy tylko gejów.